Witam w kolejnym odcinku. Ja, zwykły gracz serwera brodaci.net. Dzisiaj przygotowałem na odcinek coś naprawdę fajnego. Wprowadziłem bardzo fajną zmianę. Myślę, że ona się przyjmie i będzie w ogóle całkiem zabawnie. Geralt zaprasza na w żyć chędożone przygody Pulposa. Pozdrawia Jacek Rozenek. Bywaj. A mianowicie zmieniłem sobie, słuchajcie, bo zostałem w ogóle znaleziony. Już zostałem, znaczy nie wiedzą jaki mam nick, ale zostałem znaleziony, więc jestem zmuszony do tego, żeby przenieść się stamtąd, czym prędzej. Tam w ogóle na czatach ktoś stał, bo sprawdziłem to sobie najpierw z Pulposa. Więc się stamtąd ulotniłem, ale zmianą, którą wprowadziłem, najfajniejszy numer. No oczywiście tutaj nie wiadomo jak się nazywam, ale zmieniłem sobie za pomocą komendy nick na czacie na tiramisu. To jest na jeden odcinek i w następnym odcinku zmienię sobie na jeszcze jakiś inny durny nick. A w rzeczywistości nazywam się zupełnie inaczej, tylko po to, żebym mógł z wami pisać. Ale dobra, wyczailiście już pod ostatnim odcinkiem, że nie mam skina, że jestem Steve'em. Wyczailiście również, znaczy wiecie, bo wam powiedziałem, że jestem na 1.9. A dzisiaj po tym, jak napiszę coś na czacie, będziecie wiedzieli, jaką mam rangę, ale oczywiście, tak jak mówię, mój nick jest zupełnie inny niż to, co się wam wyświetli na czacie. Więc nie piszcie mi. I po ostatnim trollowaniu mam też nadzieję, że już wiecie, że nie nazywam się zwykły gracz. Bo to byłoby zbyt oczywiste i zbyt dużo osób to na to nagle wpadło, więc nie, zdecydowanie nie nazywam się zwykły gracz. Idziemy na szaber trochę. Jade Ursusem jest nawet, patrzcie. Ten, którego trollowałem. Okej, okay. Ciekawe czy tutaj... Ach, jest ten, jest działeczka. No trudno się mówi, to idziemy dalej, szukać szczęścia. Cyku, cyku, cyku. A na czacie napiszę później coś, jak będę czegoś potrzebował. To jest w ogóle piękne, jakbym teraz, znaczy to jakbym taba wcisnął, to będzie mój zwykły nick. Ten właśnie taki, który mam na serwerze. Spoko, zabiorę sobie skrzynkę. Zawsze się może przydać. Wszystko jest możliwe, że sfejluję. Aha, w ogóle pozdrawiam wszystkich, którzy tam napisali, postawili mi tabliczki w ogóle i Bóg wie co jeszcze pod domkiem, który właśnie opuściłem. Znaczy domkiem, to nawet miejscem na domek, który opuściłem. To nie jest równoznaczne z tym, że zostałem odkryty. To, że znaleźliście mój domek, to jedno, ale mieliście napisać nick mój, więc to jest zupełnie co innego. To wiecie, to tak dwie różne rzeczy. Ale w ogóle się zastanawiam, czy w momencie, w którym ktoś odkryje mój nick, nie pociągnąć dalej tej serii po prostu i grać z wami pod tym nickiem. Bo to mi się całkiem podoba w ogóle. Dobra. Co my tutaj ciekawego znajdziemy? Mamy tutaj kuboidę? Wybuchnij. Mamy kuboidę w takim razie, skoro nie wybucha. Szkoda. Myślałem, że już padła ta kuboida i byłoby śmiesznie, bo bym ją sobie zabrał. Wow! Szybko zginął. Musiał być spalony już wcześniej. Co my tutaj mamy? Kończy mi się żarełko. Bardzo niedobrze. Okej. Okay. Dobrze. Zaraz. Ja muszę coś sprawdzić. Łoo! Niczyja działka. Czyżbyśmy mieli znowu szczęście? No to idziemy na szaber znowu. Potrzeba się na nowo przenieść gdzieś. Co my tutaj mamy? Andezyt. No nie wiem, czy mi się jakoś specjalnie przyda. Świerkowe drewno, zawsze na propsie. Ohohohoho. Okej. Okay. Tutaj już ktoś był i ktoś to już przetrzepał. No ale zobaczmy jeszcze sobie tą działeczkę obok. Bo tam też coś było. Okej. Okay. Tylko pytanie, czy to już jest... Wygląda, że nie jest zajęte też. Naprawdę? Mógłbym mieć aż takiego farta? Nie, jest zajęte. Jest tutaj kuboida ustawiona. No szkoda. Troszeczkę szkoda.
Ale posprawdzam, czy wszędzie jest ta kuboida. No dobrze. Cześć wszystkim. Co tam słychać? Nie, bo przecinek to... Co tam słychać? A może bez polskich znaków w ogóle i bez pytajników? Tiramisu, VIP. Tak jest. Ale to nie jest mój nick, bo to jest tylko podmieniony. Kto chce na drugą edycję Cripsów? Message. Czemu Maska Zoro, ty zapraszasz na drugą edycję Cripsów w ogóle, bo nie do końca kumam? To takie trochę dziwne jest. No ale dobra, no jak może swoje Cripsy robi, no kto wie, no przecież... kto mu zabroni? Jakich kolorów jest logo Pornhub, bo na mapie buduje. Naprawdę? No właśnie, zobacz sobie. Czyżbyśmy mieli kolejny... Kurde, no wszystko zajęte teraz. A ja szukam jakiegoś miejsca na działeczkę dla siebie. Jakiegoś fajnego. Chyba nic nie znajdę dzisiaj. No mam nadzieję, że cokolwiek znajdę, ale tym razem lepiej, żeby to było jakoś tak... Dobra, spawn, wracam na spawn. I będziemy próbować się przeteleportować... Jeszcze raz. Babo. Głupi w ogóle, bo pokazuje kordy, więc no trochę tak kompletnie słabo. Dobra, zrobimy tak. Opcje ustawienia czatu, skala, jeszcze raz spawn i tym razem bez kordów muszę, że tak powiem, wyłączyć. Tutaj jest ten. Ale to trochę zbyt charakterystyczne miejsce, bo takich jest niewiele. Czyli to też odpada. Musimy znaleźć coś fajnego, bo tam już mnie chcieli wyczaić. Już chcieli, słuchajcie, mnie... sprzedać. Ale ja się nie dam tak łatwo. Nie dam się tak łatwo wyrolować na lewe sanki. No dawaj. Spawn i teraz to będzie moja lokacja. Oto dobra lokacja jest. Ja tu za wiele nie będę pokazywał więcej. Okej. Okay. Spoko. Podoba mi się tu. To jest dobra lokacja. To jest nawet bardzo dobra lokacja, bym powiedział. Tylko muszę sobie ją tutaj rozświetlić troszkę, przynajmniej na razie, żeby... Nie mam miejsca w ekwipunku pewnie, no tak. Proch mi nie jest potrzebny w tym momencie. I dobrze byłoby się zacząć tutaj właśnie budować. Okej. To trudne do rozpoznania, bo tam byłem na takim świeczniku trochę, przyznaję się, że było mnie tam łatwo wyczaić. A tu już nie będzie aż tak łatwo. Najmniej takie mam wrażenie. Ale wszystkich zrobiłem w Karolka, co? Oni tam myśleli, że już będą mnie łapać, a tu nie ma takiego prostego łapania pana Purposa. Pan Purpos też jest lepszy cwaniak. Potrafi spierdzielić... w każdym momencie. Dobra. I teraz tak, potrzebowałbym... Kurde, nie zabrałem stamtąd redstone'a, no ale nie wrócę tam już na pewno. Set home, żeby mnie nie pokusiło. Aj, no i dupa, bo się wyświetliły kordy, no. Aj, no i... totalnie do kitu. Dobra, pozbieram sobie, ile tutaj mogę tego drewna. Taka fajna miejscówka by była. No i niepotrzebnie odpalałem ten czat, bo te kordy od razu mnie zdradziły. Więc jeszcze raz ustawienia czatu, skala i wracam na spawn. Ajajajaj, a tak pięknie już to było. No tutaj to raczej nie, ale sprawdzę, czy przypadkiem nie jest zajęte. No nie jest zajęte, bo już widzę po rozwaloności domku. A ja szukam trochę redstone'a. O, tu są jakieś skrzynki. Sponia, mogę tu śmieci w ogóle podkładać. Na przykład to. Na przykład dirta, który mi nie jest potrzebny. Na przykład żwir. No reszta mi się raczej przyda. Budulec.
Nic tu nie zostało. Szkoda. Bardzo szkoda. Bo potrzebuję redstone'a. Skrzynie też się przydadzą. A tutaj nie wygląda mi, żeby jakiegokolwiek redstone'a można było zdobyć. No ale trudno się mówi. Gdzieś się jeszcze znajdzie. Doleciałem do wody. Spawn. Kurde, no czemu ten czat nic nie pisał, bo jakby pisał, to już byłoby... Dobra, no to skoczę jeszcze do karczmy, no to jak już jestem obok, to sobie podejdę, nie ma sensu nawet. Mamy... na żarty jestem już na maksa. Trochę znowu za łatwo mnie to będzie znaleźć. Potrzebuję już takiego, wiecie, no to musi być jakaś taka pełna konsternacja. Tutaj to nie ma... Konsternacja? Nie tego słowa chciałem użyć, ale nieważne. To musi być przy niczym charakterystycznym nie może być. Dobra, to też jest zajęte, a szkoda. Spawn. Dzisiaj jeszcze coś znajdę. Mówię wam, że ja dzisiaj znajdę jakąś taką miejscówę, której wam nie pokażę, gdzie to jest. No nie no, w podziemiach to też bez sensu. Bo to będzie strasznie ciężkie do znalezienia. What? Zajęte, ale... Prawie, że... O, zaraz, znalazłem wyjście. I to jest czyjś domek, niestety. No niestety jest to czyjś domek i jest zajęty. Spawn. Kurde, no muszę coś znaleźć, no ja muszę coś znaleźć, no. No dupa zimna i w ogóle czy pryszcze jeszcze od tego. Ale nie mam zamiaru też szukać poza odcinkiem, bo no to tak ten, będzie nie do końca fair w stosunku do was. Wolę to zrobić przy was, wolę znaleźć tą miejscówę, która będzie mi towarzyszyć przy was. O! No dobra, to nie jest jakoś specjalnie charakterystyczne miejsce. No i musiał ktoś tu być. No musiał mi się wtrążyć, wiecie co? Chyba jednak zrezygnuję i poszukam tego poza odcinkiem, bo tak to... No będzie mi straszebnie ciężko coś znaleźć, tak żeby to nie zanudzić was już do reszty. Także tak, poszukam sobie miejscówy na poza odcinkiem. Zmienię nick na następny odcinek. I będziemy mogli sobie już potem działać. I też kordów nie pokażę, nie będzie żadnych faili ani nic, także myślę, że tak będzie najprościej. Także dziękuję wam serdecznie za oglądanie, komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, pamiętajcie, że chodzi tylko i wyłącznie o dobrą zabawę i do następnego odcinka, trzymajcie się, cześć!